Cześć ziomeczki kochane, to ja Wojtek Pietraszek, kanał rockday.pl. Kolejny odcinek z cyklu wideoblog Q&A. Mam pytanie od użytkownika, już wam serdecznie mówię ziomeczki kochane. No właśnie to nie pytanie, tylko stwierdzenie od Adrian Wave PC, czy PC. Rasowy metal, może upał 40 stopni, czarna metalowa koszulka, czarna metalowa czapka, a pewnie iglany by się znalazły. To chodziło odnośnie tego wideobloga nad morzem w zeszłym roku. No faktycznie, było dosyć metalowo, cisnąłem tam na maksa, tam na tej plaży. No właściwie, ja mam takie założenie, że jak cisnę gdzieś na miasto idę, to staram się wyglądać jak metal, powiedzmy, nie? Zresztą zawsze staram się wyglądać jak metal, ale nad morzem szczególnie staram się. Nad morzem, na mieście kuźwa, nad morzem. Także no, straszne tu mamy korki. Rozglądam się na boki, a nie patrzę wam w oczy. Także no, dzięki za to stwierdzenie, że rasowy metal, cieszę się z tego powodu. Dobra, kolejne co tutaj jedziemy. O właśnie, o dobre pytanie, dobra sprawa. Filip Bracichowicz pisze: moim zdaniem post metal zone jest fatalny. Co ci się w nim podoba? Post metal zone. Tutaj ja bym tutaj polemizował z tym, bo to z takim stwierdzeniem, że jest fatalny. Po pierwsze, możliwości zastosowania tego efektu jest tyle, ile właściwie jest rodzajów wzmacniaczy. Rozumiecie, nie? Tyle, ile rodzajów wzmacniaczy, tyle właściwie możliwości brzmieniowych tego efektu. Razy oczywiście ta kombinacja, te kombinacje, które tam mamy, jakby można powiedzieć, na miejscu w samym tym efekcie, prawda? Co mi się w nim podoba? No to może na to pytanie odpowiem. No mi się podoba przede wszystkim to, że można właśnie bardzo duży zakres brzmieniowy wycisnąć z tego przesteru. Oczywiście ja nie jestem jakimś zwolennikiem bossów, w sensie, że nie wiem, boss to jest po prostu moja ulubiona marka, po prostu efekty tylko mam bossa i tak dalej. Właśnie w drugą stronę raczej, ja za bossami generalnie nie przepadam, jakoś niespecjalnie w ogóle jakąś uwagę przywiązuję do ich efektów, no bo to są dosyć drogie towary jak dla mnie. Oczywiście są butikowe jakieś efekty, ale bossy to jak dla mnie tak no nie wchodzą w grę, tym bardziej, że tak na stałe, tym bardziej, że ja już testowałem trochę tych bossów, tych efektów, jakiś DS, DS1, te pomarańczowe takie efekty, prawda? Co tam jeszcze z bossów miałem? Ja przynajmniej nie pamiętam, miałem chyba tylko niebieski, bramka szumów, nie bramka szumów, przepraszam, tylko niebieski, to był taki granatowy sustainer, kompresor, o, też go miałem. Ale Metal Zone jest o tyle fajny według mnie, że można naprawdę regulować to brzmienie w takim dosyć szerokim wachlarzu, jakby z takim spektrum, prawda? Od takiego bardzo jasnego, takiego siarowatego, takiego bardzo taki jasny, ostry brzmienie, poprzez takie bardzo skompresowane, bardzo takie, można powiedzieć, takie jakby brutalne, takie mocne. Tym bardziej, że tam mamy jeszcze regulację dodatkową, z tego co wiem, chyba przy... cholera, no nie pamiętam, no jestem w aucie, to nawet nie mam jak sprawdzić, ale wiem, że tam mamy regulację chyba jeszcze dodatkowych tych średnich częstotliwości, jeszcze chyba wyższych średnich częstotliwości, jeśli dobrze pamiętam. Ale nawet PAL 6, nawet abstrahując, że to dodatkowe jakaś gałka tam jest, to w ogóle sam wachlarz brzmieniowy jest bardzo fajny, mi się to podoba, a poza tym tyle, ile wzmacniaczy, tyle możliwości, czyli właściwie możesz tak, można go użyć jako samoistny przester we wzmacniaczu, prawda? Samoistny po prostu clean, włączamy przester tym bossem, nie? Możemy go użyć jako dopalacza do lampowego pieca. Wiadomo, może ktoś powiedzieć, że to jest za mocny przester, żeby go używać jako dopalacza, ale ja z powodzeniem go używam jako dopalacza do mesy na przykład. Oczywiście ustawiając tutaj w mądry sposób gałki, bo to też jest istotne, żeby mądrze tymi gałkami kręcić, a nie
w piecu damy gain na maksa, prawda, i damy na maksa gain w bosie, to wyjdzie nam szajs, a nie brzmienie. Więc właściwie tak to z mojej strony wygląda, jeśli chodzi o tego bossa, aczkolwiek ja jestem zwolennikiem też właściwie, no, zwolennikiem bardziej dopalania pieca jakimś przesterem, więc właściwie to, chociaż kwestia jest taka, to na czym, co mam akurat w danej chwili pod ręką, od tego zależy, jaki przester mi się podoba, bo jeśli mam na przykład, mam kilka wzmacniaczy, jeśli na przykład używam Krayta V5 lampowego, którego mam, 5-wantowego, pełna lampa, używam na przykład Behringera GDI21, bardzo fajny taki symulator wzmacniaczy i kolumn, to musisz na bank też zobaczyć, jak on brzmi. Oczywiście ktoś może usłyszeć Behringer, to od razu będzie i ojczyć, że Behringer i że będzie prawda, się denerwować, ale jak dla mnie ten Behringer GDI21 to jest po prostu rewelacyjna sprawa. Ja właśnie go używam przede wszystkim do tego mojego Krayta V5. Z kolei jeśli gram na przykład na moim Tone Blasterze Ibaneza 15-watowym, to właściwie tam niczego nie dodaję. Dawno nie grałem, ale zwykle do niego nic nie dodaję, ponieważ nie czuję potrzeby, żeby tam coś bezwzględnie dodawać, więc taka jest sprawa. Z kolei jak używam Line 6'a, Spider 3, 75-watową głowę, którą zresztą na pewno widzieliście na filmikach, to właściwie tam też nie używam niczego. Ewentualnie ja tylko grałem z moim kompresorem firmy Yoyo, vintage kompresor, naprawdę super vintage kompresor, Yoyo zielony kompresor, w każdym razie z takim skorpionem, to ja go używam na stałe i właśnie jak gram na Spiderze, to właśnie używam tego kompresora jako poniekąd taki trochę dopalacz i powiem wam, że naprawdę efekt jest bardzo fajny, więc tutaj nie ma co tej też tak trzymać się sztywnych jakichś zasad, bo można powiedzieć, że dopalamy tylko przester w piecu, dopalamy tylko overdrive'em, nie? Albo dopalamy distortionem, albo na przykład zbyt mocny distortion będzie źle służył jako dopalacz. To trzeba testować po swojemu, trzeba kombinować. Wiadomo, że trzeba mieć jakiś punkt wyjścia, prawda? Czyli po prostu to załóżmy, no nie wiem, ja testowałem, to warto powiedzmy posłuchać. O tym gościu, on tam mówi, że można taki efekt użyć jako dopalacz. Nie, więc to warto wziąć to pod uwagę. W każdym razie widzicie, kompresor jako dopalacz to jest też bardzo fajna sprawa. Warto poeksperymentować, bo ja na przykład robiłem tak, że ja grałem, powiedzmy, już nie wiem, który to był piec, chyba właśnie na tym Spiderze, na tym głowie moim Spiderze, jak grałem z kompresorem, to był fajny dźwięk, taki kurczę, jakby to powiedzieć, taki bardziej mięsisty, no nawet trudno mi się wysłowić, bo niektóre rzeczy, przynajmniej z mojego punktu widzenia, niektórych rzeczy nie jestem w stanie wytłumaczyć słownie, ale wiem w głowie, jak to po prostu, co czuję słuchając danego jakiegoś motywu, więc właściwie tak to trzeba byłoby w ten sposób też rozpatrywać, że jednak nie wszystko da się wytłumaczyć. W każdym razie z tym kompresorem brzmiało naprawdę bardzo fajnie, zacnie całkiem, więc warto byłoby spróbować. Tak samo jak używałem do mojej mesy, to też używałem dopalacza, też używałem i Ibaneza Tube Screamera. W ogóle Tube Screamera też używam często jako dopalacz, więc po prostu to jest fajna sprawa, fajna. Poza tym też fajna właśnie, że warto sobie po prostu no, eksperymentować i sprawdzać po kolei. Nie to, że tylko Tube Screamer używamy do na przykład tam do mesy, załóżmy, bo tak często jest używane, a do Marshalla na przykład JCM800 używamy DS1, prawda? I nic więcej, bo ponieważ ktoś tak używał. Według mnie myślenie w ten sposób to po prostu jest troszeczkę takie ramowe i według mnie no, nie ma co... Muszę sobie zaparkować. Kurde, do tyłu. Według mnie nie ma co się za bardzo tak jakoś
sugerować tylko i wyłącznie jakimiś, nie wiem, przemyśleniami, jakimiś.